Wczoraj wieczorem w miejscowości Stary Dzierzgoń doszło do poważnego zdarzenia drogowego, w którym brały udział dwa samochody osobowe oraz ciągnik. Informacji na temat tego zdarzenia udzielił nam kapitan Dariusz Treć, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przytomie. W dniu wczorajszym o godzinie 20.14 wpłynął zgłoszenie o wypadku trzech pojazdów mechanicznych do stanowiska kierowania komendy powiatowej PSP w Przytomie. W wyniku zdarzenia nie było osób poszkodowanych. W zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe oraz ciągnik rolniczy. Straty oszacowano na około 70 tysięcy złotych. W wyniku zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia pracowały trzy zastępy Straży Pożarnej, OSP Stary Dzierzgoń oraz dwie jednostki z JRG Sztum. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. Co my tu kręcimy?